Witamy w Skierdach. Właśnie otworzyliśmy Pamprat Skierdy. A zaczęło się wszystko od jednej z mieszkanek, która podczas zebrań wiejskich w Skierdach i w Rajszewie przedstawiła pomysł budowy takiego toru rowerowego Pamprat. W związku z tym rozpisaliśmy konkurs, zrobiliśmy projekt zagospodarowania całej działki, która przewiduje wiele, wiele atrakcji, które w przyszłości tutaj powstaną. Natomiast jeden z elementów to właśnie Pump Track Skierdy. Rozpisaliśmy przetarg, wygrała go firma Veo Projekt, bardzo dobry realizator zadania. Inwestycja w Skierdach była bardzo specyficznym projektem, ponieważ poza zaprojektowaniem, wybudowaniem toru pump trackowego mieliśmy również za zadanie wymyślenie koncepcji zagospodarowania całego terenu wokół. Do współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy specjalistów od kreatywnych przestrzeni publicznych, Fundację Skwer Sportów Miejskich. Po przejęciu placu budowy rozpoczęliśmy kilkuetapowy proces realizacji pump track. Kolejnym etapem było wykonanie elementów odwadniających i fundamentów obiektu. Następnie powstała geometria obiektu. Masy asfaltowej 750 metrów trawy z rolki. No i mamy piękny obiekt. Jesteśmy zadowoleni z efektu, jaki osiągnęliśmy na pump tracku w Skierdach. Jeździ się po tym fantastycznie, zresztą zobaczcie sami. Cześć, z tej strony Piotrek. Na co dzień jestem instruktorem kolarstwa. Mam styczność z wieloma pump trackami. Muszę powiedzieć, że ten pump track jest bardzo fajny. Można sobie poskakać, można sobie fajnie płynnie popompować. Naprawdę dobra robota. Mamy tutaj świetnie przygotowany tor przez Veo Projekt. Dzisiaj z Piotrkiem pokazujemy dzieciakom, młodzieży, jak i dorosłym, bo właśnie to jest w pump tracku najlepsze, że łączy pokolenia. Pokazujemy, jak tu się jeździ. Mamy świetną imprezę, muzykę, lody, straż pożarna, policja, pogotowie. Czego chcecie więcej?